Cześć, z tej strony Domanu, a to jest kolejna recenzja zawodnika FIFA Ultimate Team 15. Dziś przyjrzę się Hernanowi Crespo, który w FUT 14 był jednym z lepiej spisujących się napastników. Zobaczymy, jak bardzo i czy w ogóle Argentyńczyk zmienił się przez ostatni rok. Crespo bez problemu można wkomponować w składy z różnych lig bądź hybrydy. Ja oczywiście klasycznie rzuciłem go na głęboką wodę, stawiając go samotnie na ataku, co szybko pozwoliło mi zweryfikować jego umiejętności w grze. Sama karta Argentyńczyka nie wygląda rewelacyjnie. Tempo oraz strzały są bez zastrzeżeń, ale umiejętności fizyczne ocenione jedynie na 69 u zawodnika, który ma 185 cm wzrostu, wyglądają po prostu słabo. Sytuację ratują nieco główki, które jak podaje Foothead wynoszą 86. Hernana Crespo nabyć można obecnie za mniej więcej 1 200 000 monet. Dla porównania dodam, że zwykłą kartę z Zlatana Ibrahimowicza kupić można za połowę tej ceny, czyli 600 tysięcy końców. Pokładałem wielkie nadzieje co do tej legendy, bo Argentyńczyk w FIFA 14 demolował przeciwników, w czym bardzo pomagała mu słabsza noga oceniona na 5 gwiazdek. Niestety podobieństwo obecnej karty do tej z poprzedniej edycji Ultimate Team kończy się na umiejętnościach gry słabszą nogą. Crespo potrafi wykończyć sytuację sam na sam z bramkarzem, czy też zaskoczyć rywala uderzeniem z dystansu, ale jego strzały nie są tak niesamowite, jak na legendę przystało, i wielu zwykłych zawodników wartych mniej niż 1000 końców pochwalić może się porównywalnymi lub lepszymi umiejętnościami strzeleckimi. Dodatkowo Argentyńczyk nie potrafi strzelać rzutów wolnych, które ocenione są jedynie na 60. Dribbling Hernanem jest siermiężny i często daje się on wyprowadzić z równowagi nawet słabym fizycznie obrońcom. I chociaż oczywiście daje on radę czasem kiwnąć kilku przeciwników z rzędu, to zazwyczaj driblowanie tym zawodnikiem kończy się stratą piłki. U Argentyńczyka występują też często problemy z takimi elementami gry jak panowanie nad piłką. Czasem ma on problem nawet z przyjęciem futbolówki czy też trzymaniem jej blisko nogi. Sprawy nie ułatwia średnia pracowitość w ataku oraz niska w obronie, przez które ten wysoki, a jednocześnie w realnym odczuciu słaby fizycznie napastnik często chodzi po boisku jak dziecko we mgle i trudno o jego dobre ustawienie w polu karnym do oddania strzału głową. Kolejną negatywną cechą Argentyńczyka są jego podania. Ma on czasem problemy nawet ze zwykłym podaniem po ziemi, a zabawa w tiki-takę z udziałem Crespo jest praktycznie awykonalna. Przez te wszystkie składowe elementy, nawet występując u boku tanich zawodników, Hernan Crespo wygląda jak słoń w składzie porcelany i rzeczą, z jaką radzi sobie najlepiej, jest wykończenie na pustą bramkę. Podsumowując, Hernan Crespo mimo wszystko jest solidnym zawodnikiem mającym takie plusy jak 4 gwiazdki sztuczek czy 5 gwiazdek słabszej nogi, który potrafi zagrozić rywalom. Jednakże płacąc za zawodnika 1 200 000 monet, oczekuję od niego wysokiej skuteczności i porywającej gry, która wywołuje uśmiech na ustach, a Argentyńczyk takim zawodnikiem nie jest i można zastąpić go wieloma zwykłymi zawodnikami wartymi mniej niż 5000 monet, co nie odbije się w żaden sposób negatywnie na jakości. Hernan Crespo dostaje ode mnie ocenę 7 na 10. Jeżeli podobał Ci się ten film i chcesz poznać więcej wyjątkowych kart oraz poszerzać swoją wiedzę na temat Ultimate Team, subskrybuj nasz kanał oraz polub fanpage Kartomani na Facebooku. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Paul Pogba. Clever change of direction there. And it's with Tevez. Carlos Tevez.